fajny pomysł w trakcie przygotowań, bo jest to coś innego. Jeszcze chwilę nasza głowa odpoczywa od tych trudów hali, od tej monotonii grania meczy, treningów, ustawień, które tak naprawdę będziemy przez następnych 8 miesięcy non-stop grali, non-stop trenowali, więc na pewno w takiej formie jest to bardzo fajne. Szkoda troszeczkę, że ta cała sytuacja, która jest teraz, nie pozwoliła nam się troszeczkę lepiej do tego przygotować indywidualnie, bo wiadomo, część chłopaków gra na plaży, a przez to, że te turnieje były gdzieś tam nieorganizowane, te boiska były pozamykane, to troszkę tych umiejętności gdzieś tam ubyło po drodze. Troszkę się teraz będę tłumaczył, mam nadzieję, że będą kibice trochę wyrozumiali dla nas. Generalnie jesteśmy w bardzo ciężkim cyklu przygotowań. Myślę, że więcej na ten temat może powiedzieć nasz trener przygotowania fizycznego Piotr Pietrzak. No musimy być gotowi na połowę września, tak? Teraz jest ten czas, gdzie nasze ciała są najbardziej obolałe, wystawione na najcięższy trening. I ten układ nerwowy i te ruchy czasami wydają się kibicom dziwne, jakieś takie niepozorne czy jakieś nerwowe. Natomiast to jest fizjonomia i no, po prostu czasami tak to wygląda. Lubię grać na piasku, jest to zawsze inna forma, gdzieś troszeczkę ten rys rywalizacji jest większy, więcej się ma odbić z piłką, jednak wiadomo, na hali jest 6 zawodników, środkowy tych kontaktów z piłką ma zazwyczaj najmniej w drużynie, więc tu fajnie, że zawsze gdzieś tam w tej akcji tą piłkę dotykasz, walczysz, no i też fajnie, bo spotykamy się z klubami, z którymi będziemy spotykać się w lidze, więc ten taki rys rywalizacji, ta chęć już teraz wygrania na jakimś szczeblu z nimi sprawia, że te mecze są dosyć zacięte. To był troszeczkę nasz obowiązek, jednak Rzeszów został tylko ze swoimi juniorami, no ale chłopaki grali fajnie, trzeba im to oddać, ponieważ byli też cały dzień tu sobie odpoczywali i bardzo byli głodni tej gry z nami. My natomiast no, przyjechaliśmy w najbardziej okrojonym składzie i próbowaliśmy gdzieś jeszcze wykrzesać te resztki sił. Wiadomo, na mecz, który już tak naprawdę nic dla nas nie znaczył pod tym kątem awansu do Gdańska. Natomiast wiedzieliśmy, że chłopaki bardzo będą chcieli z nami wygrać. No i gdzieś ten drugi set taki był nerwowy, parę głupich piłek i no i tam parę trochę szczęścia, nie? No i dlatego oni wygrali tego seta na szczęście w tiebreaku. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę zrehabilitowaliśmy się i ze zwycięstwem wyjeżdżamy.